Ewelino, jesteśmy na uroczystej gali z okazji stulecia Polskiego Związku Zapaśniczego w Teatrze Polskim w Warszawie. Oczywiście Twoja firma jest sponsorem trzech nagród dla trzech najlepszych zapaśników. Powiedz, co to są za nagrody i kto ze sportowców zostanie w dniu dzisiejszym nagrodzony? Nie wiem, czy nazwiska już mogę wymieniać, ale myślę, że tak, bo jak gala się skończy, to dopiero materiał zostanie zmontowany i już żadnej niespodzianki wtedy nie będzie. To są trzej zawodnicy najlepsi w ciągu ostatnich praktycznie 100 lat, no bo gala z okazji stulecia Polskiego Związku Zapaśniczego, po jednym w każdym stylu. Styl wolny, styl klasyczny oraz kobiety. Kobiety od niedawna startują na olimpiadach i w ogóle są dopuszczone do Mistrzostw Świata jako sportowcy w dziedzinie zapasów. Także bardzo nam miło, że mnie miło jako kobiecie, że są trzy nagrody, a nie dwie. Jeżeli chodzi o nagrody, jakie to są nagrody? Bo z tego co widzę, to są diamenty oraz dyplomy. Oczywiście dyplomy w podziękowaniu dla diamentów, jak nazwaliśmy zapasów, dlatego że no, najlepsi, najwspanialsi ludzie wśród tych osób, wszyscy są olimpijczykami i tylko właśnie kobieta, ponieważ kobiety od niedawna mogą startować na olimpiadzie w zapasach, tylko kobieta ma jeden medal olimpijski, ale panowie mają po kilkanaście różnego rodzaju medali. Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Polski są naprawdę utytułowani sportowcy. Trzy diamenciki, każdy dostanie inny kolor diamentu, żeby nie było nudno i żeby też pokazać, że różne kolory istnieją. Wybierał pan Andrzej Supron, który kolor dla którego, żeby dopasować do temperamentu. Kobieta oczywiście dostanie najpiękniejszy kolor diamentu, no i poza tym są jeszcze dwa. Tego nie zdradzę, to już niech sami obdarowani się przyznają, ale pytał pan też, kto otrzyma dyplomy i diamenty. No więc w stylu wolnym otrzyma pan Sandurski. To jest naprawdę bardzo utytułowany zawodnik. Już no, starsza osoba w Polsce, niestety nie mieszka, ale specjalnie na dzisiejszą galę przyjedzie. I ciekawostka, to jest chyba najwyższy nasz zapaśnik w ciągu ostatnich 100 lat, więc chyba też powinien za wzrost dostać medal, bo 2 metry bodajże 13 centymetrów. Czyli kto to jest? Pan Sandurski, pan Adam Sandurski. Dodatkowo dostanie pan Lipień. Panu w Lipieniu było 2 zapaśników, no jeden już niestety nie żyje, 2 braci bliźniaków, ale też bardzo utytułowana osoba, żyjąca sportem, żyjąca zapasami. No i trzecią osobą jest osoba, którą znam osobiście, bo 2 panów no, nie miałam przyjemności poznać. Trzecią osobą jest pani Monisia Michalik. Monika Michalik, to zmienisz? Jeszcze raz, tak, to jest Monika, dobra. Pani Monika Michalik, no to jest starsza siostra olimpijczyka z ubiegłego roku, pana Tadeusza Michalika. Ona również zdobyła medal olimpijski, obecnie już nie jest zawodowcem, sportowcem, ponieważ no, nie starsza od pana Tadeusza, natomiast też duże sukcesy, jeśli chodzi o zapasy w stylu kobiet. No właśnie, dzisiejsze wydarzenie to jest wydarzenie, które ma miejsce tylko raz na 100 lat, a z racji tego, że twoja firma nawiązała współpracę właśnie z Polskim Związkiem Zapaśniczym, akurat idealnie diamenty komponują się w ramach dzisiejszego wydarzenia. Jeżeli chodzi o twoją firmę, czy mogłoby się, Ewelino, więcej opowiedzieć o ofercie twojej firmy, czyli w tym przypadku o diamentach, w jaki sposób osoby zainteresowane mogą nawiązać współpracę z swoją firmą lub ewentualnie dokonać na przykład zakupu? Firma się zajmuje, jak już wielokrotnie mówiłam, właśnie diamentami, stąd takie upominki, a nie inne i stąd właśnie współpraca z zapasami, bo to pytanie też często pada. Zapaśnicy to myślę, że to jest najtwardsza sztuka walki. To są ludzie o bardzo silnych charakterach, zasadach. I proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę zapasy bardzo często są początkiem kariery sportowca, który potem trenuje inne walki. MMA, boks, początkowo są to zapaśnicy, bo zapasy rozwijają ogólnie. Więc stwierdziliśmy, że skoro trzeba być tak twardym i silnym, no to pasuje to idealnie do twardych diamentów, wyjątkowych diamentów, stąd właśnie współpraca. A czym się zajmujemy? No właśnie diamentami. Najtwardszy minerał na świecie był, jak jeszcze Ziemia nie myślała nawet o bakteriach, czy kontynenty nie były w tej postaci, jakiej są obecnie. Piękno, energia. Podobno większość osób twierdzi, że diamenty mają też energię, która nas chroni przed wszystkim złym, co jest dookoła nas. Historii na temat właśnie wyjątkowości diamentów jest mnóstwo, a my jesteśmy firmą finansową, czyli doceniamy głównie to, że diament można
diament to jest bardzo skoncentrowane bogactwo. 6,5 mm średnicy może kosztować nawet kilka milionów. Bardzo łatwo włożyć do kieszeni, przewieźć gdziekolwiek chcemy, ponieważ to jest węgiel. Nie piszczy na bramkach, nie ma obostrzeń celnych, jedynie w krajach, gdzie są kopalnie diamentów. Dodatkowo diament można kupić i za pieniążki przelane do nas, jak i za gotówkę. My również przyjmujemy płatności w kryptowalutach. Bardzo łatwo odsprzedać, bo jest jeden cennik na cały świat. Bardzo łatwo sprawdzić, czy jest to diament, więc naprawdę w obecnych czasach optymalna inwestycja, no i inwestycja, a nie po prostu przechowanie środków, ponieważ ich cena rośnie. Z bardzo prostej przyczyny kończą się w ziemi. Tu nie ma żadnej manipulacji, jak czasami niektórzy sugerują, polityki, jaka jest przy innych formach inwestowania. Po prostu diamentu nie doprodukujemy, bo nigdy już nie będzie takiej temperatury i ciśnienia na ziemi, bo nas by musiało nie być. Więc to, co wyciągamy z ziemi, kończy się, więc cena jest coraz wyższa. Ostatnio dość często mówi się w mediach właśnie o diamentach, chociażby o tych największych diamentach, które są sprzedawane na aukcje. Czy mogłabyś się z naszymi widzami podzielić się właśnie krótkim rysem historycznym, jeżeli chodzi o tych najbardziej znanych diamentach na świecie, które obecnie albo są, tak jak wcześniej wspomniałem, są sprzedawane na aukcjach, albo na przykład znajdują się w poszczególnych muzeach lub na przykład w koronie brytyjskiej. Bardzo dużo już jest takich diamentów, o których legendy głoszą różne historie. Myślę, że najbardziej znanym, jeśli chodzi właśnie o koronę brytyjską, no to jest Cullinan. To jest największy biały wydobyty do tej pory kamień, który został znaleziony w RPA. RPA set lat temu należało do Wielkiej Brytanii, to była kolonia, stąd trafiło do królowej brytyjskiej, w zasadzie do króla wówczas. Natomiast Afryka, no to niewielka Brytania, trzeba było przetransportować tak duży kamień. Kalinan miał 3106 bodajże karatów, więc to była naprawdę potężna bryłka. No i bano się, że transport zostaje po prostu napadnięty przez piratów, bo nie było samolotów. W związku z tym Brytyjczycy wymyślili inscenizację. Płynął do Wielkiej Brytanii statek z obstawą wojskową, z kilkoma jeszcze dodatkowymi statkami i udawano, że jest tam Cullinan, a tak naprawdę Cullinan popłynął zupełnie innym statkiem, właśnie z pocztą. Był zapakowany w przesyłkę pocztową i popłynął statkiem, na którym w zasadzie ochrony nie było. Tak dopłynął do Wielkiej Brytanii, nie miał wówczas nazwy Cullinan, trafił do najlepszego szlifierza Wielkiej Brytanii, pana Cullinana właśnie. I pan Cullinan przez cały rok zastanawiał się, gdzie, jak rozszlifować ten kamień, żeby jego nie zniszczyć. Gdzie uderzyć, żeby, tak jak zaplanował, dwie bryły, berło i korona, no i dodatkowe jakieś małe diamenciki z tego wyszły. Po roku, jak uderzył w wyliczone przez siebie miejsce, dostał zawału, no i to był koniec pana Cullinana, dokończył syn. To też taka historia, no może nie do końca wesoła, ale jakaś historia jest, stąd nazwa. A sam Cullinan trafił do korony i do berła królowej brytyjskiej i jest tam do dzisiaj. Innym znanym takim kamieniem jest chociażby Hope, które znamy z Titanica, z filmu Titanic. Tam są pomieszane historie akurat dwóch diamentów, bo diament, który dostała pani Rose, nie jestem pewna, czy dobrze pamiętam imię, ale chyba tak, w filmie jest nazwany Sercem Oceanu, a tak naprawdę jest to historia diamentu Hope, który swego czasu został ukradziony z posążka Buddy i podobno przynosi pecha kolejnym właścicielom. Każdy kolejny plajtuje, popełniał samobójstwo, umiera. W pewnym momencie kolejny właściciel postanowił się właśnie przemieścić z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, bo wówczas Stanów nie było, Titanikiem. Zabrał ze sobą większość swojego majątku, czyli między innymi Hope. Hope, nie wiem jak, niewyjaśnione są losy, czy zatonął i został wyłowiony, ale myślę, że nie, że raczej się ktoś uratował ten diamencik i znaleziono kolejnego spadkobiercę, który już nie chciał tego diamentu. Powiedział, że on woli żyć szczęśliwie niż mieć diament. Diament został przekazany do Muzeum Brytyjskiego. Muzeum go przeszlifowało, żeby odszlifować tą klątwę i do tej pory stoi, jest pokazany do oglądania w Muzeum Brytyjskim, jest przeszlifowany, no i generalnie Wielka Brytania istnieje, ma się dobrze, więc być może rzeczywiście ta klątwa została zdjęta. Hope nie jest sercem i myślę, że stąd pomieszanie dwóch tematów, bo nie pasował do wątku. Hope ma zupełnie inną bryłę, a Serce Oceanu jest właśnie sercem, tylko Serce Oceanu nie było na Titaniku. Więc takie historie o diamentach, które
przyciągają emocje, przyciągają ludzi, jest mnóstwo. Ale to już zapraszam do kontaktu, bo jak opowiem wszystko na wizji, no to nie będzie po co się do mnie odzywać. Tak? Oczywiście, już na samo zakończenie, diamenty, które dzisiaj zostaną wręczone jako nagrodę, jako tutaj wyróżnienie dla poszczególnych sportowców, o których mówiliśmy przed chwilą, czy to są diamenty inwestycyjne? Każdy diament jest inwestycją, tylko jeden większą, drugi mniejszą. Jeśli chodzi o diamenty, najlepszą inwestycją są te, które za chwilę się skończą. Na przykład diamenty różowe, które skończyły, których wydobycie w największej kopalni na świecie Argyle w Australii skończyło się w listopadzie 2020 roku. Urosły przez ten okres w zależności od parametrów 100%. To są naprawdę duże pieniądze z kamieni, które kupowali ludzie za kilka tysięcy, obecnie kosztują kilkaset tysięcy, bo się skończyły, pojawił się tylko rynek wtórny. Gemolodzy twierdzą, że następnym kolorem, który się skończy, będzie żółty. Stąd my teraz najbardziej polecamy kamienie żółte, które już coraz bardziej przyspieszają cenowo, a jak pójdzie komunikat, że właśnie zostały kopalnie wygaszone, bo one nie są do końca zamknięte. Prawdopodobnie te kamienie jeszcze gdzieś tam są, tylko jest ich na tyle mało i na tyle głęboko, że nie opłaca się po prostu ich wyciągać. Cena musi być odpowiednio wysoka, żeby opłacało się te 2 kilometry w głąb ziemi kopać, więc następne żółte. Natomiast takie ponadczasowe kamienie to są kamienie białe, których cena systematycznie rośnie zawsze więcej niż inflacja, ale ich jest w ziemi najwięcej. Natomiast i one w ciągu 20-30 lat, jak twierdzi największa firma wydobywcza, firma De Beers, powinny się skończyć. No i wówczas zostanie tylko rynek wtórny. W związku z czym cena będzie coraz wyższa i trzeba będzie szukać kogoś, kto będzie chciał nam odsprzedać ten diament. Stąd są te walory inwestycyjne. Natomiast tak jak powiedziałam, każdemu portfolio trzeba dobrać do jego potrzeb. Długości czasu inwestowania, ilości dzieci, bo jeśli mają je odziedziczyć, to lepiej 2 diamenty, bo jednego się nie rozszlifuje. Do przeznaczenia, czy to ma być diament, za który chce wyemigrować, jeśli tu by się coś działo. Jeśli pan Putin miałby większą fantazję, no to bierzemy mały diamencik, kupimy za niego przejazd na przykład gdzieś. Za mieszkanie nie kupimy, bo nikt od nas mieszkania nie kupi. Z walizką pieniędzy raczej nie wyjedziemy. Być może ktoś chce, ma dodatkowe środki i chce w przeciągu 2 lat zarobić na kolejne mieszkanie. Więc spotykamy się z klientem, identyfikujemy jego potrzeby i wówczas dopiero dobieramy portfolio.